Witaj. Od jakiegoś czasu standardowe zrobienie zrzutu ekranu z TV skutkuje czarnym ekranem w programie do obróbki grafiki. Dziś szybko pokażę Ci, jak zrobić screenshoty w TV. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy wejść w opcję, zakładkę Controls, następnie w General Hotkeys, teraz z listy po prawej stronie wyszukujesz Mist Take Screenshot i klikając w ołówek ustaw hotkey, który ma robić screenshot okna gry. Zatwierdź zmiany klikając w Apply oraz OK. Teraz klikając wybrany skrót klawiszowy zostaje zrobiony zrzut okna gry. Aby odnaleźć nasz zapisany obrazek, wchodzimy w opcję, następnie w zakładkę Mist, potem w zakładkę Screenshots i klikamy na dole w Open Screenshots Folder. Ścieżka do tego folderu również zapisana jest w serwer logu podczas robienia zrzutu ekranu. Folder ze screenshotami zlokalizowany jest w folderze z klientem gry. W sumie to tyle na temat robienia screenshotu, jednak w zakładce Screenshot możemy znaleźć kilka ciekawych opcji, więc omówię je na szybko. Only Capture Game Window to opcja, po której zaznaczeniu robienie screenshota będzie obowiązywało tylko ekran gry, bez okien bocznych z ekwipunkiem, z czatem i z innymi statystykami. Keep Backlog of the Screenshot of the Last 5 Seconds to opcja, która robi screenshot z poprzednich 5 sekund, robiąc rzut co sekundę. Przy automatycznych screenshotach robi screeny co sekundę przez 5 ostatnich sekund wraz z wydarzeniem wywołującym shota. Przy wywołaniu screena hotkeyem robi screenshota sprzed 5 sekund aż do momentu kliknięcia hotkeya z zrzutem ekranu. Enable Auto Screenshots to opcja, która jeśli jest zaznaczona, to robi automatycznie screeny przy najważniejszych momentach tibijskiego życia. Z poniższego menu wybieramy zaś, które wydarzenia mają zostać udokumentowane. Awans w levelu, w skillu, gdy dostaniemy achievement, gdy odblokujemy nowe bestiary lub je ukończymy, gdy znajdziemy skarb, zdobędziemy wartościowy loot, pokonamy bossa, umrzemy podczas śmierci PvE oraz PvP, gdy zabijemy gracza, gdy asystujemy w zabójstwie, zaatakujemy gracza, zadamy największe obrażenia, uleczymy najwięcej obrażeń lub jeśli będziemy mieć bardzo mało życia. Wszelkie zmiany oczywiście zatwierdzamy przyciskiem Apply. Szybki poradnik, mam nadzieję, że potrzebny. Na naszej grupie Tibijska Parafia często lądują zdjęcia robione smartfonem, a być może teraz jakość screenshotów się znacznie polepszy. Miłego dnia i do zobaczenia na tibijskich szlakach.